wracamy do tematu napisu przestrzennego z nazwą Tczewa i kwestii jego ewentualnego przeniesienia w inne miejsce. Swoje krytyczne uwagi przekazał nam właściciel działki sąsiadującej z napisem. Twierdzi, że miasto nie skonsultowało z nim obecnej lokalizacji, w efekcie czego reklamy zawieszone na jego płocie zostały zasłonięte. Pod koniec ubiegłego roku na skwerze pomiędzy galerią handlową a sądem rejonowym pojawił się napis przestrzenny z nazwą Tczewa, zgłoszony do budżetu obywatelskiego. Pierwotnie miał się znajdować na bulwarze nad Wisłą, jednak sprzeciw byłego pomorskiego konserwatora zabytków sprawił, że władze miasta zmieniły lokalizację ze starego miasta na nowe. Problem w tym, że wybrano miejsce na uboczu skweru w sąsiedztwie płotu z reklamami zamiast otwartej przestrzeni kilkanaście metrów obok. Po pojawieniu się w mediach społecznościowych kilkudziesięciu krytycznych komentarzy, w grudniu Urząd Miejski zapowiedział, że na wiosnę zostanie rozważona możliwość przeniesienia napisu w inne miejsce. Zanim to nastąpiło, wokół napisu powstał chodnik, który jeszcze bardziej przypieczętował niefortunną lokalizację. Temat ostatnio powrócił w programie Pytania do Prezydenta. Na dzień dzisiejszy nie mamy też specjalnie negatywnych jakby wniosków. Wręcz myślę, że wielu mieszkańców się przyzwyczaiło, bo on jest na drodze od węzła do dużego bardzo osiedla, bardzo dużo ludzi tam przechodzi, ale deklaracja padła. Jeżeli będzie za jakąś chwilę, będą takie wnioski, no to zobowiązanie jest zobowiązaniem. Ze względu chociażby na pogodę, gdyby on w tej chwili był na bulwarze, to mało kto by tam jakby mógł z tego skorzystać. Bo ludzie nie bardzo chodzą w zimie. Ale latem oczywiście, no właśnie, że tak. Także na razie mówię, nie będę kłamał, że jest to dla nas najpriorytetowa sprawa, ale pewną deklaracja padła, trzeba się z tego wywiązać. To może dwa napisy. Wie pani co, że chodzi mi coś takiego po głowie, ale nie wiem, jak prezydent na to zareaguje. Co prawda zimą lokalizacja napisu nie spodobała się wielu tczewianom, to okazuje się, że przyjezdnym napis się podoba. Podoba się panu? Tak, jest fajnie. Bo przy wyjściu z dworca, tak jak w większych miastach zawsze jest taki symbol i przy parku. Czyli pan by nie zmieniał lokalizacji? Nie. Jest dobrze. A co pan powie na zarzut, że tło nie jest ciekawe i powinno być w innym miejscu? Ale czemu tło nie jest ciekawe? Tu studio mebli, ale jest zaraz lodziarnia i kawiarnia. Można sobie usiąść, wypić kawkę. Też tu często przychodzę z synem, jak jest lato. Jest ogródek wystawiony tutaj zawsze, także myślę, że jest dobrze. Jak będzie ogródek wystawiony, będzie lepiej wyglądało. Ogólnie ja jestem z Malborka i pierwszy raz dzisiaj jestem od czasu. Pierwszy raz zobaczyłem napis. W Malborku jest, prawda, taki napis? Tak, albo jest. Niedaleko z zamku chyba, tak? Oczywiście. No, w Malborku wszystko jest koło zamku. Ja stąd nie jestem, ja nie wiem. To jest dobra lokalizacja koło dworca? No tak, bo tutaj wszystko blisko jest, no to chyba można. Tutaj postawić, wszyscy to widzą. A pierwotnie miało być na bulwarze. To według ciebie lepsze miejsce, czy gorsze? Nie wiem, myślę, że tutaj lepiej, bo ludzie tutaj wracają nawet z pracy. Wszystko tutaj jest blisko, więc myślę, że tutaj będzie dobrze na pewno. A myślisz, że to logo jest, ten napis jest dla mieszkańców, czy bardziej dla przyjezdnych, dla turystów? No nie wiem, czy ktoś tutaj też przyjeżdża, tak. Tczew nie jest jakimś takim miastem turystycznym, moim zdaniem. Podoba wam się od jakiegoś czasu? A bardzo fajny. Tak, podoba. Jakieś zdjęcia już sobie robiłyście przy nim? Tak. Dzień czy wieczorem? Wieczorem jest podświetlony. Około 17. Podczas nagrywania sondy natrafiliśmy na mieszkańca, który jest właścicielem działki bezpośrednio graniczącej z napisem przestrzennym. Jest takie prawo, że miasto, jeśli cośkolwiek stawia w pograniczu czyjejś posesji prywatnej, to powinno wystąpić o zgodę, tak? Bo proszę pana, ja płacę potężne pieniądze za podatki, które nieruchomości od działalności gospodarczej. Co roku jest coraz więcej. Miasto z tego żyje, a ja nie mam prawa sobie reklam wywiesić, ponieważ tam ten napis mi zasłonił reklamy. Teraz jak te tuje posadzili, napis postawili, to napis wszystko ładnie, pięknie. A moje reklamy kto ma oglądać? Ludzi, którzy płacą mi za dzierżawę lokalu. Oni też chcą się reklamować. Napis, proszę pana, by pasował tutaj niesamowicie i miejsce by było nikomu nie kolidujące.
mieszkańcy sugerowali, żeby to było tak w głębi tego skweru, a nie na uboczu. Dokładnie. I tu jest widoczne z każdej strony, każdemu, co idzie z dworca, każdy to wszystko by widział. A tak jest po prostu, proszę pana, nie dość, że schowane za budką tutaj z kwiatami, żywopłoty są wycięte, ptactwo nie ma gdzie siedzieć, wróble wszystkie uciekają na poddasza do ludzi, w tuje wszystkie... siedzą w krzakach. Co z pana reklamami? Czy one będą nadal, czy one są teraz niewidoczne? Pan no nie właśnie. Zdejmie? Nie, ja nie będę ściągał, proszę pana. Miasto powinno na to wziąć wzgląd i uwagę zwrócić na to, że ja mam działalność gospodarczą na dole. I ludzie mają prawo się zareklamować, tak? Ja te reklamy udostępniam bezpłatnie, ja za to nie płacę. Oni za to nie płacą. Po prostu im użyczam płotu mojego ogrodzenia po to, żeby się rozreklamowali, bo wiadomo, reklama jest dźwignią handlu. Ktoś, kto to postawił, projektował, nie porozumiał się z właścicielem sąsiedniej działki. Ja, jeśli chciałem rozwinąć budowę tego garażu, granicząc z sąsiadem, muszę mieć od niego zgodę. Miasto graniczy ze mną, powinno wystąpić do mnie z pismem, że ja, czy ja się zgadzam, jaka moja opinia i tak dalej, nie? Wiadomo, że kto jest włodarzem miasta, to jest, tak zwany, mówią, prywatny folwark sobie zrobili. Troszeczkę nieodpowiedzialnie postępuje władza w mieście, powiem panu szczerze, bo ja jestem z tego tytułu rozczarowany, bo jestem mieszkańcem, płacę podatki i na każde podatki praktycznie my nie mamy wyjścia, musimy się godzić, które miasto nałoży, ale my coś w zamian musimy też uzyskać, tak? Mieć prawo do czegoś, płacąc podatki.